Kuchnia papieska. Dialog w jego życiu. Dziś w kuchni na plebanii w Niegowici Teresa Lipowska i Robert Makłowicz przygotowują potrawy, które jadał tu Karol Wojtyła, będąc młodym wikarym. Ale takiego fartuszka chyba nie nosił, on jest strasznie damski. Bardzo ładny jesteś, bardzo elegancki. Powiedz mi, ale chyba w tym czasie nie było takich dobrych rzeczy tutaj. Takie, jakie na stole przed nami. Tak? Dokładnie takie były. Karol Wojtyła jadał skromnie. Robimy trzy rzeczy. Pierwsza już sobie tam wesoło mruga w garnku. To są na razie boczki. To będzie idealny smak na żurek. Dodamy tam oczywiście czosnku. Tu jest chrzan. Mogę chrzanu? No pewnie do żurku. Wszystko to, dobra, co jest na desce. I teraz dołożę troszkę liścia laurowego. Cebulę będziemy kroić do tego serka mianowicie. Było fajnie w tej kuchni, jedzonko pachnie, ale w czasie wojny to jedzonko było dość trudno, między innymi dlatego chyba Karol Wojtyła musiał iść do kamieniołomów. No tak, przygotowujemy potrawy tuszpowojenne, skromne, no ale nawet taka skromność na okupacyjnym stole się nie pojawiała, no bo kawałek boczku to był niezwykły rarytas, tak. Ojciec chory, mieszkają w Krakowie. I poszedł Karol Wojtyła do kamieniołomów. Chodziło o większe racje żywnościowe, o kartki po prostu. Teatr, prawda? Też pomagał mu przetrwać. Tak. Wydaje nam się teraz, no dobra, cóż to takiego było występowanie w teatrze? Przecież teatry, ale przecież teatry były podziemne, teatry były nielegalne. To groziło aresztowaniem, wysłaniem do obozu koncentracyjnego. Ale coś tu dużo mówić, no człowiekowi łatwiej się żyje, jeśli wie, że żyje nie tylko po to, by oddychać, jeść i spać. Wszyscy bywamy w stresach, wszyscy bywamy w dołkach. We współczesnym świecie jest to czasem bardzo przygnębiające i każdy sobie inaczej radzi. Jeden idzie w modlitwę, drugi idzie w pracę. Trzeci w jogging. Tak, a wiesz, ja idę w ludzi. Mnie bycie z ludźmi daje siłę. Kiedy na przykład po śmierci męża zostałam w pełnym dołku, im więcej miałam pracy, tym szybciej zaczynałam wychodzić, że ja muszę żyć. A jak ty sobie radzisz? Terapia przez pracę jest moim zdaniem receptą na wiele złych rzeczy, które nas w życiu spotykają. Człowiek musi pracować, żeby być szczęśliwym. I praca pozwala mu te trudne chwile, które przecież każdemu z nas i mnie również przypadają, na tym łez padole w udziale przezwyciężyć.